dla każdych, dla nauczycieli, dla wszystkich, którzy współuczestniczyli w tworzeniu tego spektaklu. Inspiracją do dzisiejszego spotkania jest brana symboliczna Stanisława Wyspiańskiego Wesele. Lucjan, piękny, bogaty i ona, Jadwiga, mówi, że odlotowa. Dzisiaj spotkają się razem na tym spektaklu. Witam panią Annę Rodkowską. Dzięki pani mamy aranżację dyskusji. Również kochani młodzi przyjaciele pana i myślę, że w pewnym sensie każdemu z was taka przyszłość może być pisana. Pana Janusza Waskowiaka, nasz uczeń, nasz nauczyciel, dyrektor Szkoły Uniwersytetowej, aktualnie radny powiatu Olsztyńskiego. Myślę, że nie pomyliłem. Oczywiście mieliśmy spotkanie o godzinie 10, gdzie przybyły władze powiatu, policja i inni goście, łącznie z radą rodziców. No oczywiście goście cały dzień nie mogą przebywać na terenie szkoły, bo mają te swoje zajęcia, tak? O godzinie 17 również spektakl obejrzą rodzice. Dziękuję i zapraszam. Serdecznie witam zaproszonych gości. Dramat Stanisława Wyspiańskiego to dzieło niezwykłe. Każdy z nas potrafi wymienić przykłady takich dzieł, które powstały na podstawie autentycznych wydarzeń i postaci. Tak też było z Weselem, gdy w 1901 roku na deskach Teatru Miejskiego w Krakowie wystawiał sztukę po raz pierwszy, publiczność bez trudu rozpoznała sportretowane w sztuce osoby. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas spektakl zainspirowany dziełem Wyspiańskiego bez trudu rozpoznacie przedstawione postacie, charaktery oraz zachowania. Za chwilę ujrzycie widowisko, jakim jest wesele Lucjana i Jadwigi. Przeniesiecie się w czasie o 117 lat w realia roku 2017. Poczujcie się przez chwilę jak goście weseli, jak sam Wyspiański i nasłuchujcie paru rozmów, hałaśliwej i żywiołowej muzyki. Spektakl pełen czarów i dziwów, czas zacząć. Noc listopadowa. Restauracja zawodowa. Sala weselna wybielona siwo, prawie błękitna. Jednym szarawym tonem półbłękitu obejmująca i sprzęty, i ludzi, którzy się przez nią przesuwają. Przez drzwi otwarte z boku słychać huczne weselsko. DJ zapodaje muzę. Dudnią basy. Cała restauracja się trzęsie. Słychać piski, wrzaski, tańczących gości. Przygłuszający wszystką nutę jeden melodyjny szum stukających się kieliszków. Goście kręcą się w zbitej masie w takt jakiejś ginącej we wrzawie piosenki. I cała uwaga osób, które przez tę salę z celem przejdą, zwrócona jest tam, ciągle tam, zasłuchani, zapatrzeni ustawicznie w ten tam, na polską nutę wirującą dookoła w półświetle bankietowej lampy, taniec kolorów, kiecek flu, szpilek, torebek, koszul i marynarek. Nasza dzisiejsza wiejska Polska. Dziękuję. Akt pierwszy. Witam serdecznie was, drodzy goście, na weselu młodego, dobrze ustawionego w kręgach politycznych i artystycznych stolicy Wielkopolski, świetnie prosperującego właściciela kilku poczytnych, kolorowych pisemek Lucjana z Jadwigą. Niezwykle piękną, choć mniej bystrą mieszkanką pod wolsztyńskiej wsi Kębłową. W tym akcie goście weselni, a przypominam, że Lucek zaprosił pół Poznania, a Jadzia całe Kębłowo, prowadzą wzajemne rozpoznanie. Ale, chwileczkę kochani, nadjechali państwo młodzi. Czas zacząć imprezę.
jesteśmy teraz za państwa młodych. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowie, życie, pobożności, niech żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowie, życie, pobożności, niech żyją nam. 100 lat! Czepiec i dziennikarz. Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno? A mój miły, mam przez cały dzień dość Chińczyków. Pan polityk? Otóż właśnie, polityk, mam dość połóżki. Tak. To ciekawe sprawy. A poczekaj, poczekamy. Wiecie, po co chwilę leżą? No, daleko. Poczekaj, sprawdzę w necie. A widzisz, że chłop chłopskim rozumem trafi. Choćby było i daleko, a i my tu na wsi mamy internet, Facebooka i wszystko wiemy. A po co? Wiesz, od nas ze wsi też jeżdżą po świecie. Kacper i Maciej od Franka Robinińskiego byli w Holandii. Kaśka i Mariola od Kotlarskich pojechały do Londynu. 2 lata tam siedzą. Ja myślę, że dla waszej parafii świat i tak dosyć szeroki. Ale tu wieś spokojna. Niech na całym świecie będzie wojna. Byle Polska wieś zaciszna, byle Polska wieś spokojna. Scena trzecia. Zosia i Hanka. Patrz, wszyscy tańczą, a my tak siedzimy. Też bym się pobujała. No, ja to bym chciała z drużbą. Widzisz go? Tam pod ścianą. A wiesz, mam pomysł. Obczajemy ich na fejsie. O, patrz, jest i ten drugi. Napiszemy do nich. Scena czwarta. Radczyni i Klimina. Prezesowa z Poznania. Sołtysowa z Kębłowa, Klimina. Macie syna? Tańcuje tam. Dziewczyny są, to niech tańczy. Co ma patrzeć? Jakoś mu nie idzie, bo się tylko gapi. Nasze chłopaki to się dziewczyn boją. Bo te z miasta, takie lale, plastiki, a szybkie, że Zara, która co przyniesie, tylko roz się przetańcuje. Wyście sobie, a my sobie, każdy sobie rzepkę skrobie. Dla mnie jesteś wzorem, taka jak ty bym chciał.
chcę twojego być. Aj, 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 aj. Tak komu się jak da. Będę kochał co miał. Będę ciebie całował. Ula, la, la. Ula, la, la. Ciężko jest pogodzić się z tym, że jeszcze nie znasz mnie. Mimo grom, tak dłużej. Scena ósma. Pan młody i ksiądz. Witam księdza dobrodzieja. Miło, że cię zaraz nie zapomniał. Zapraszam do stołu. Proszę nalewać. Słyszałem, że już niedługo na wajście księcina czeka. Purpurowa czapeczka. A co? Należy mi się. Lecz pewnego nic się nie wie. Inni też by chcieli. Konkurencja niesie. A zdrowie! Twoim sercem złotym nie zgadniesz dziewczyno żoną, jak mi serce wali młotem, gdy cię widzę swą koroną. Jak laleczka, fryzura nie byle jaka, suknia błyszcza pod spodem, że to moje, że to własne, taka jesteś rozpalona. Kurde, jeszcze to, szpilki mnie obcierają. Zdejmij moja złota. Zdurniałeś do reszty? W CCC sobie daj znam za dwie stówy. Hansy posą. Panna woda na weselu? Posą? Chyba oszalałeś. Po co się męczyć? W jakim celu? Trzeba być buta na weselu! Scena 21. Rachel i poeta. I czegoż pani sobie życzy? Miodu, słodyczy, miłości, roznamiętnienia i szczęścia. A miłości wolna? Ach, marzyłam o tym zawsze. Jedno z miast, co twoje imię ma, tej nocy oddam ci. Widzę to i jestem pewien, jak na głowę wysoko w niebie. Tajemnicę szczęścia skrywa świat. Czuję to i jestem pewien. Scena 22. Radczyni i pan młody. Jak się żenić, to się żenić. Komu dzwonią lat południe, niech się spieszy użyć czasu. Tak się tpić, co przy źródełku, ożenić się w tym pragnieniu. To tak jakby w uniesieniu. Brudne nogi wskoczyć w studnie. Nie utonę, nie utonę. To opi się, kto bierze żonę. I zesłał cię, to za to dziękuję, to tyle. Scena 33. Kacper i Jasiek. Jasiek, słuchaj bratku, co ci powiem na ostatku? Zgadnij co? Nie, co? Czy ty bandy to nas chcą? No, też to widzę, Kacper. Ale słuchaj bratku, co ci powiem na ostatku? Zgadnij co? No co? One tak dla jaj, podpuszczają nas.
Zachciało mi się.
ale na szczęście będą o czym mieli. Ile na to nie zapomnieć, cieszyć z tej chwili też, które są najdzielące. Myśleć o tym już mógł, wszystkie wspomnienia liczą za już tak już. Po prostu nie pamiętać sytuacji, w której serce klęka, wie. Nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę. Mam nadzieję, że to myśli ty. Żyję przez swój miły szans, znowu zasnąć nie mogę. Akt drugi wesela, w którym ujawnią się marzenia i pragnienia gości weselnych. Dres Seba już czaruje. Nocna pora, północ, specyficzny nastrój pełen mroku i tajemniczości. Stoi pociąg na stacji, na drugim peronie, za minutę odjedzie. Już to nie dopowie, w tym pociągu jedziesz ty. Machasz tą ręką, czujesz, że zostałeś sam. Stańczyk i dziennikarz. No nie! Skąd ja to znam? Polska, sami swoi, same problemy, kłamstwa. Dobrze to znam. A ty kto? Podzirej, wynajomnik za młody. Szybka kasa, czemu nie? Coś jeszcze trzeba przyrobić. Kto nie kombinuje, ten nie ma. A ty, boisz spać? Wysłali mi tu z gazety, powiedzieli młody, zrób relacje z tego ślubu, Ludek to nie byle kto. Ale nie o tym marzyłem, chciałem za granicą, być korespondentem, karierę robić, a ja co, ja ci świpiduję film z wesela kręcę. Daleki to od moich marzeń, nie odległo od wszystkiego. Wiesz, ja kiedyś siedziałam w pałacu, w Warszawce, prezydencki za mną dwór. Masz tu kaduceusz włoski. Mam swój głowy, mam. Na nic to mądrego, tylko żadnych fake newsów. I się zdecyduj, po czyjej stronie stoisz. Idź, mądź tę narodową kać. Serce twój głowę kać. Na wesele, na wesele. Scena dziewiąta. Poeta i rycerz. Słuchaj, koleżko, do straży byś nie chciał? Słyszałem przed chwilą, że marzy ci się coś wielkiego, nowego i podniecającego. Na wierzchu mnie straży nuda ci nie dopadnie. Akcja goni akcję, tu wypadek. Kot na dachu, samobójca, słoma w ogniu. No wiecie, słyszę syrenę, biegnę, przebieranko, szybka jazda. No i akcja. I krew płynie, tam to jest. Spadaj, koleś, puszczaj, przepadaj w noc. Nie nadaje się do straży. Jutro dzień przed nim świt. Wiesz, kim ty mogłeś być? Jak ja wrócę do remizy, to zaraz adrenalina w górę. Jestem zwarty i gotowy, tylko czekam na zbóże. A wrócisz do domu cały? Z tych znów? Z dali? Spoko, wiesz, jaki teraz mamy oręż? Łzy mnie pieką, łzy mnie pieką. Czymże bym ja tam być miał? Powinno jest serce, powinien kochanie. Powinien nie odstawać, z tobą nic zostanie. Powinien moją duszę, zabierz ją za sobą. Ona ma zupełnie być dziś z tobą. Powinno jest serce, powinien kochanie. Powinien nie odstawać, z tobą nic zostanie. Powinien moją duszę, zabierz ją za sobą. Scena 24. Gospodarz, gospodyni oraz trendy chora. Co tu robić, co tu robić? Wszystkich ogarnęła jakaś dziwna by tam odpoza. Pozamykali się w sobie, mogli tylko na tych telefonach, jak ich zmobilizować do działania. Anka, chodź tu szybko. Inet, o co chodzi?
chodzi? Patrz, widzisz tego gościa, cały przypisarczyków? Skąd go znam? Ktoś znajomy, patrz, widzisz go? A ty go nie poznajesz? To przecież ten znany kreator mody, znawca biznesu, kredytora. Wszyscy z nią z tym biznes chcą robić. No i no zagadaj, bo więcej takiej okazji nie będzie. No dalej! Dlaczego ja? Po ty, dalej! Co za spotkanie, co za baza? Ktoś mi znajomy. Wybrałem to weselisko, bo jesteście wszyscy razem. Trenny Horat. Gospodarz, dużo słyszałem dobrego o pana wykonania. Biznesmen roku, kreator wizerunku, coach personal. Wie pan, kogoś takiego właśnie potrzebuje. Właśnie wracam z najbardziej wpływowych, prestiżowych spotkań biznesowych. Zaproszono mnie na ten światowy event, by wyznaczyć trendy na kolejny sezon. Wie pan, oryginalne uczenia miasto, wiejskie i folklor będą decydowały o sukcesie w biznesie. No lepiej nie mogę trafić. Tylko tu, na tym weselisku. Pozwoli pan, że zacytuję Wichtańskiego. Goście są tu wszyscy wraz. Wiesz, jak ja mam problem, gdzie nie chcą działać, bo zamykali się w tych domach. Jak ja mam ich przekonać, że tak nie można, że sobie szkodzą? Jak wyrwać sieci, jak zachęcić do współpracy? Pomóż! Kogoś takiego właśnie potrzebuje. Wyznacz nowe trendy, wskaż pomysły, obudź ducha. Słuchaj, masz tu złoty ruch. To absolutny master w tej branży. Dzięki niemu zrobisz wszystko. I pamiętaj, na jego rycerny głos. Spotężni się duch, podejmie los. Daję twoje ręce ruch. Zbierz ludzi o świcie. Zobaczysz, zaczną działać, zaczną żyć. Daj słowo, porozsyłam wiadomości, zbiorę tu wszystkich. Scena 25. Gospodarz i Jasiek. Jasiek! Jasiek! Chodź o tu, chłopie! Taka sytuacja się już więcej nie powtórzy. Masz tu złoty ruch. Zapnij sobie go na smycz, żebyś tylko nie zgubił. Pójdziesz teraz z rozkazem do wszystkich, żeby się rano o 4 stawili. Jak już wszyscy przybędą, zagrasz. O im będzie się działo. Dobra, już robię. Po co zobaczyć ludzie? Nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie. Miłość to sobie dała znać. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś, że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jesteś ty. Przez te oczy zielone oszalałe. Akt trzeci, w którym gospodarz nieco zmęczony weseliskiem budzi się ze snu i przypomina sobie o rozmowie z Trendyhorem. Uczestnicy wesela widzą nową przybyłych gości. Zaczyna świtać. Zbliża się czwarta. Ta chwila ma zadecydować o tym, czy gospodarz i weselnicy zaczną wspólnie działać. Będący w sali weselnej goście bezmyślnie gapią się w telefony. Zaczynają bezwiednie kołysać się w rytm jakiejś melodii. Zupełnie jak zaczarowani. Okazuje się, że Jasiek zgubił złoty róg i cała idea przepadła. Gości i gospodarz dużo wcześniej dali się omotać sobie. Wszyscy już mają dosyć.
mnie złoty róg! Postawcie się na sznur! Miał tam złoty róg! Ostał mu się i na sznur! Pokaz nie wypalił. Kto zamienił? Kto nawalił? Co to wesele można uznać za udane? Takie typowe, nasze, polskie. Zobaczyliście nasz koloryt wiejsko-miejski. Pokazaliśmy odwieczne wady narodowe. Pijaństwo, zazdrość, splazowanie, pozoranstwo. A jakoś tam będzie marzenie o wielkiej karierze. Zgrywanie się, udawanie, uleganie modzie. Widoczna jest bierność, marazm, brak chęci do wspólnego działania. Może pora to zmienić? Kierownik teatru oczywiście na niby. Dziękuję reżyserom, dziękuję wszystkim aktorom, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Jeszcze będzie niespodzianka, proszę Państwa, coś słodkiego.